Nie, od dzisiaj wiadomo, że piłkarskich talentów trzeba wyszukiwać już w najmłodszych grupach wiekowych i wiedzą o tym doskonale działacze Wikinga Lublinianki, którzy wykorzystując zimową przerwę w rozgrywkach ligowych zaprosili do Lublina drużyny z rocznika 96 i młodszych. Jak się okazało, pomysł był niezwykle trafiony. 8 zespołów wzięło udział w czwartym turnieju halowej piłki nożnej Zima 2008. Hala sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez całą sobotę tętniła życiem. A dla kibiców widok był nieprzeciętny, nie zawsze można bowiem oglądać w akcji 8- czy 9-letnich piłkarzy. Co przyczyniło się do organizacji turnieju? Ponieważ jest to sezon, okres zimowy, kiedy chłopcy nie grają, nie mogą trenować na dworze, nie mogą grać na dworze, muszą jednak cały czas utrzymywać jakąś formę. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby nasi chłopcy grali. Mieli również możliwość skonfrontowania się z chłopcami z różnych miast, zarówno województwa lubelskiego, jak i spoza województwa lubelskiego. Młodzi zawodnicy zostawili na boisku mnóstwo zdrowia i jeszcze więcej ambicji. Trzecie miejsce w turnieju zajął Lewart Lubartów, który w małym finale pokonał jedynkę Krasnystaw 1-0. W meczu finałowym o rozstrzygnięciu decydowały rzuty karne. Precyzyjniej wykorzystywali je zawodnicy Niedźwiadka Chełm i to oni cieszyli się ze zwycięstwa w całym turnieju. Drugą lokatę zajął pierwszy zespół Wikinga Lublinianka. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ireneusz Kowalski z Wikinga, a jego klubowy kolega Marcin Hemperek został królem strzelców. Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Patryka Prusa z Niedźwiadka. Jak zapewnili nas organizatorzy, następne zawody dla młodych adeptów piłki nożnej już za niespełna miesiąc. I zapewne również wtedy emocji brakować nie będzie.